Wystarczy kliknąć i napisać o swoim problemie. W Katowicach zaczął działać system Reschool. To aplikacja, za pomocą której uczniowie mogą całkowicie anonimowo poinformować nauczyciela, na przykład o przemocy fizycznej ze strony rówieśników. Uczeń ściąga sobie aplikację, pobiera ją na telefon, wpisuje kod szkoły i wchodząc w aplikację może kierować się do konkretnego interwenta, bądź po prostu wysłać do wszystkich i my potem przyporządkowujemy do siebie tych uczniów, którzy piszą do nas. Taka aplikacja działa już m.in. w szkole podstawowej numer 58 w Katowicach. Chcieliśmy być tutaj w tym momencie skuteczni, bardzo skuteczni w podejmowaniu interwencji w sytuacjach, gdzie jest zagrożone dobro dziecka. Ta skuteczność w dużym stopniu wiązała się z tym, żeby dzieci czuły się też bezpieczne, informując czy zgłaszając o problemach, które ich dotyczą. Zgłoszenie o problemie danego ucznia otrzymuje nauczyciel interwent, który ma za sobą odpowiednie warsztaty. W zależności od skali problemu nauczyciel decyduje, jak go rozwiązać. Czy da się to zrobić osobiście, czy może sprawa jest na tyle poważna, że trzeba poinformować odpowiednie służby. Zdaniem ekspertów to narzędzie może się sprawdzić. Daje młodzieży poczucie anonimowości i rzeczywiście sprawia, że te komunikaty mogą być bardziej adresowane do dorosłych w sposób, który nie wywołuje poczucia winy, który jest dyskretny, a dzięki temu jest duża szansa na to, że dorośli będą mogli przygotować właściwą odpowiedź i reakcję. W samych Katowicach z aplikacji Reschool korzysta już 27 szkół. Reschool tak naprawdę jest kolejnym działaniem, które realizujemy z UNICEF-em. W ogóle w Katowicach stawiamy na te nowoczesne technologie, między innymi mamy system KISMIA, a wraz z UNICEF-em wdrożamy też w żłobkach miejskich system LifeKit, dzięki któremu można weryfikować to, jak dziecko spędza dany dzień w żłobku. Ale Reschool przydać może się nie tylko w przypadku problemów z rówieśnikami w szkołach. Za pomocą aplikacji uczniowie mogą także poinformować o przypadkach przemocy domowej.